W 2018 roku w kinach komedia Serce nie sługa, ale zanim wybierzecie się do kina, my wybraliśmy się na plan filmowy. Ciszę proszę, nie rozmawiamy o życiu. Nie chcę zdradzać przebiegu całej fabuły, ale nie jest to typowa komedia cukierkowa. Tutaj właściwie jest to komedio-dramat. Wydarzy nam się coś tutaj dramatycznego w tym filmie. Przeczytałem ten scenariusz, to w głowie miałem taki wyświetlony film, taki tak mi się skojarzyło. Pierwsze moje skojarzenie było taka francuski film obyczajowy, który momentami jest bardzo wzruszający i taki europejski w dobrym tego słowa znaczeniu. O związku, o relacji, o tym, jak trudno w dzisiejszych czasach jest znaleźć drugiego człowieka, który będzie tak samo czuł jak ty, który nie będzie chciał cię oszukać, który nie będzie chciał cię zostawić z niczym. Ja osobiście mogę powiedzieć ci o postaci, którą gram, czyli o Mariecie, że będę dbała o to, żeby było wesoło. Tak mi się to bardzo spodobało w tym scenariuszu, że postać, którą mi tutaj zaproponowano, jest zupełnie inna niż ja przede wszystkim. I to jest fajne, że to nie jest taka, wiesz, normalna dziewczyna, nie? Przeczytałam ten scenariusz i rzeczywiście najpierw mnie rozśmieszył, później tak wzruszył i coś, co jest właśnie, co jest innego, że ta historia nie jest taka sztampowa. A ta moja bohaterka przygląda się tym losom właśnie i no i poza tym mam takiego super partnera, no naprawdę, zagrać z Borysem Szycem to jest świetna rzecz. To zbliżona trochę postać jest do mnie, wiesz, teraz i tak pomyślałem sobie, że tak, właśnie chciałbym teraz pokazać takiego ciepłego, normalnego faceta, który żyje już w rodzinie, jest dwójka dzieci, które cały czas nam się plączą pod nogami i mu jest z tym dobrze. Teraz tak, ja mam proszę.